Nasz sprinter Kamil Ocetek szczęśliwie wrócił z Brisbane, gdzie odbyły się światowe zawody dla sportowców z niepełnosprawnością intelektualną Global Games, w których pobił swój życiowy rekord w biegu na 200 metrów. Młody sportowiec podzielił się z nami swoimi wrażeniami z pobytu w Australii. Wychowanek specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Baryczy wystartował w dwóch biegach na 100 i 200 metrów. Długo przygotowywał się do tych startów wraz ze swoim trenerem Tomaszem Domagałą. Na sportowych obiektach w Brisbane trenował pod okiem Rafała Głeska i Zenona Jaszczura, członków Związku Stowarzyszeń Sportowych Sprawni Razem, które było organizatorem wyjazdu na mistrzostwa. Kamil w pierwszym biegu zajął 12 miejsce z czasem 11,86 sekundy. Zabrakło mu 0,2 sekundy, żeby dostać się do finałów, które zwyciężył Włoch Rafael Di Maggio z czasem 10,93 sekundy. Ciężko było, nie powiem, że nie. Trama. Nie było tremy, w ogóle mnie strasznie złapał. Nie wiem dlaczego, sam się zdziwiłem. Dzień przed startem, to mnie dopiero złapał stres. I dopiero na drugi dzień nic nie miałem, tego tremy ani nic. Normalnie weszłem do bloków, wystartowałem. Bieg na 200 metrów Kamil zakończył tuż za Włochem Gaetano Schimenti na 20 pozycji z czasem 24,59 sekundy, ustanawiając tym samym swój nowy rekord życiowy. Zwycięzcą biegu był Ekwadorczyk Ander Colorado Mina, który przebiegł dystans w 22,54 sekundy. No, drugi bieg też był ciężki. Wystartowałem jako ostatni w turze, było chyba nas 26 na 200. No i jako ostatni wystartowaliśmy w turze. No miałem mocnego Włocha. Włoch obejrzałem, znaczy kątem oka go widziałem, to już był przede mną. Ciężko było. No i pod koniec tak 20-30 metrów to wypadłem z rytmu. Nie wiem, tak jakoś, nie wiem co się stało w ogóle. No i to co poprawiłem ten wynik na 200, to mogę być z tego zadowolony. A mogło być jeszcze lepiej trochę. Relacjonuje Kamil i tłumaczy, że pośredni wpływ na to mogły mieć dotkliwe zdarzenia z początku roku. No miałem tam problemy trochę z nerkami i tak trochę. Kontuzja rok temu miałem z kolanem. To też mi trochę wybiło z rytmu. Też nie byłem na paru zgrupowaniach. No i potem też trener, jak się dowiedziałem, był taki trener, pan Bronisław Okoszko, umarł. Bo byliśmy zakopani w 2017, to dziś byliśmy chyba w grudniu, mieliśmy zgrupowanie, no i chyba w styczniu gdzieś umarł. Jak się dowiedziałem, to fajny trener, też nas przygotowywał bardzo do tych zawodów innych. Fajny trener był. Pomimo tych wydarzeń Kamil nie rezygnuje z biegania. Wraca na bieżnię, aby przygotować się do Mistrzostw Polski, które odbędą się w czerwcu 2020 roku. Będzie ciężko trenował w kieleckim klubie, żeby odbudować formę i doskonalić technikę. Wygrana w tych zawodach mogłaby mu zagwarantować miejsce w kadrze na Paralimpiadzie w Tokio, która odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku. Nie wiem, czy pojadę, czy mnie wybiorą. Zobaczę, jak się dobrze spiszę na Mistrzostwa Polski. Pokażę, a to tak zrobię, żeby było dobrze. Teraz mam zamiar się zapisać do klubu, do Kielc. Pan Tomek tam mnie ma tam zapisać, pomoże mi trochę. No i zobaczymy, jakie będą efekty tego. Będzie ciężko na olimpiady, bo tam są mało tych zawodów, w ogóle nie ma tam setki podobno. No ale jest za to też 60, może coś na 60. No i chciałbym też trochę treningi wzmocnić na 400, bo tam na olimpiadzie jest 400, ale będzie ciężko też. W czasie pobytu w Brisbane reprezentanci mieli również chwilę na krótkie zwiedzanie miasta. W drugi tydzień już taki luz po tych drugich zawodach moich. Drugich. Pojechaliśmy nad ocean. Ocean jest po prostu... Morza nigdy nie widziałem, a ocean pierwszy raz widziałem na oczy. Po prostu jest nie do pisania. Te budynki takie wysokie, ten piasek. Jest cudownie tam. Może jeszcze kiedyś pojadę, zobaczy się. Kangurów nie widziałem, ale za to widziałem koale, jak wspomnę, żywię. Sukces Kamila to również zasługa opiekunów z ośrodka w Baryczy i jego najbliższych. Ja też chciałem wszystkim podziękować za przygotowanie do wyjazdu, redakcji, która mnie wspierała, była ze mną, nauczycielom wszystkim, mojej dziewczynie i całej mojej rodzinie. Dziękuję wszystkim.
Mocno kibicujemy Kamilowi w jego drodze do zwycięstw. Na naszym portalu będziemy informować o dalszym rozwoju jego sportowej kariery.